Cześć, witam Was ponownie w moim nowym odcinku. Dzisiaj będziemy robili fasolkę po bretońsku w kociołku. Co nam będzie potrzebne? Przede wszystkim fasola. Fasola typu jaś. Piękna, biała fasola. Ja tą fasolę moczyłem około 10 godzin przez noc. I teraz wsypię ją właśnie do kociołka i zaleję wodą tak około 2 do 3 cm ponad fasolę i będziemy pomalutku ją gotować. Fasola w kociołku. Teraz troszeczkę wody. Tak, aby przykryło fasolę około 3 cm ponad. O, idealnie. Od razu do fasolki wrzucę 4 liście laurowe. 2, 4, a może jeszcze jeden, takie malutkie to ma. 5-6 ziaren ziela angielskiego. I wsypię szczyptę pieprzu na samym początku. Później jeszcze oczywiście będziemy doprawiali do smaku. Do tego szczyptę soli, taką dość dużą, może powiedzmy jedną łyżeczkę soli w tej chwili. Nie mam łyżeczki, to ręką. O. I przemieszamy. Tak przygotowaną fasolę będę gotował około godziny, zanim dołożę kolejne składniki. Fasolka jest przykryta, pomalutku się gotuje, a ja przygotuję następne składniki, a będzie to wędzony boczek 250 gram i kiełbasa też około 250 gram. Do tego 2 średnie cebule. Świeży lubczyk, uwielbiam lubczyk w takich potrawach. Troszeczkę czerwonej papryki, oczywiście sól, pieprz. Tutaj mam passatę pomidorową zamiast koncentratu lub świeżych pomidorów. I dużo majeranku. Dużo otartego majeranku. To znaczy dam około 2-3 łyżek, ale to już na sam koniec, kiedy fasolka już praktycznie będzie gotowa. Dobrze, teraz pokroimy w kostkę boczek. Oczywiście bez skóry. Taką wędzoną skórkę dorzucę do fasolki teraz już i po prostu wydobędę cały wędzony smak, aromat, który przejdzie fasolką. Później ją wyciągnę. Boczek mam pokrojony, teraz postawię patelnię na ognisku. O, i po prostu będę go wytapiał, aż się dobrze zrumieni. Boczek na patelni teraz pokroję w taką pachnącą, aromatyczną kiełbasę, też w drobną kostkę. Pyszna kiełbasa. Cebulkę kroimy w drobną kostkę. No i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, ponieważ takich potraw będę robił w przeciągu lata dużo więcej.
No i jeśli Wam się przepis podoba, to zapraszam do podniesienia rączki w górę. Patrz, jak pięknie, pięknie wygląda boczek. Jest idealnie zrumieniony już, ale pachnie. Idealnie się po prostu wytapia, zobaczcie. O. Zaraz właśnie do boczku dorzucę kiełbaskę. A wszystko to będzie smaży się właśnie na wytopionym tłuszczu właśnie z wędzonego boczku, co nada nam mega aromat całemu daniu. O, i teraz wrzucam kiełbaskę. Już jest, kiełbaska jest troszkę zrumieniona, boczek już jest prawie gotowy, więc teraz dorzucimy cebulkę. Moi drodzy, minęło już około godziny, więc teraz czas, żeby dorzucić przysmażoną kiełbaskę, boczek i cebulkę do środka. O, pięknie się gotuje. Płyn już prawie cały odparował, chociaż jeszcze troszeczkę jest, zobaczcie, jest odpowiednia gęstość. O. I teraz wsypiemy nasz boczuś z kiełbaską i cebulką. Dobrze, wyskrobimy. Patelnia nie będzie nam już potrzebna. Teraz przemieszam. Doleję passaty pomidorowej. Ależ pięknie wygląda już. Teraz wsypię łyżkę czerwonej słodkiej papryki. O. Łyżeczkę małą pieprzu. I jeszcze łyżeczkę małą soli. Do tego pokroję drobno lubczyk. Znaczy, mam tutaj piękny taki lubczyk. O. Troszeczkę przesiekam. O. I dorzucę. Da naprawdę piękny zapach do naszej fasolki. O. I przemieszamy. I teraz taką fasolkę będziemy gotowali jeszcze przez jakieś 15 minut. I będziemy nakładać. Minęło kolejne 15 minut, więc teraz czas na majeranek. Pomalutku tutaj tak tylko pyka moja fasolka i teraz trzy takie czubate łyżki majeranku. Raz, dwa, trzy, a może jeszcze troszeczkę, cztery. O. I teraz to wszystko musimy wymieszać. Ale gęsta. Super. Tak pięknie to wygląda. Smakowicie pachnąca. Fasolka jest idealnie gotowana, idealnie miękka. Więc poczekam jeszcze 2 minuty i będę nakładał. Przykrywam tylko w połowie i już. Moja fasolka jest już gotowa, więc
nakładamy. Zobaczcie, jaka gęsta. Jest po prostu idealnie. Do mojej fasolki jeszcze dodam kilka listków świeżego lubczyka. O, zobaczcie. Lubczyk przepięknie pachnie. Żeby było pięknie i ładnie. O. O. I tak przygotowaną fasolkę teraz będę próbował. Zdejmę czapkę i spróbujemy. Patrzcie, jak ona jest gęsta. Pycha. Fasolka rozpływa się w usta. Pachnie wędzonką. Jest po prostu perfekcyjna. A ja już się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!